Cały obiekt składa się z trzech części. Części dziewięciopiętrowej, tam gdzie będzie głównie Izba Skarbowa w Lublinie. Części pięciopiętrowej na pierwszym planie. Tu będzie głównie Lubelski Urząd Skarbowy, a podstawę całości będzie zajmował drugi Urząd Skarbowy w Lublinie. Łącznie z łącznikiem, w którym znajduje się sala operacyjna, czyli sala obsługi podatnika. Ta sala będzie obsługiwała głównie podatników drugiego Urzędu Skarbowego. Będą znajdowały się również stanowiska informacyjne dla Izby i Lubelskiego Urzędu Skarbowego. Na obecnej sali obsługi znajdzie się około 20 stanowisk, gdzie wszystkie sprawy powinny być kompleksowo załatwiane bez potrzeby udawania się i, że tak powiem, podatnika i błądzenia po innych pomieszczeniach budynku. Również miejsca parkingowe, będzie ich dużo więcej. My mamy bezpośrednie dojścia od wejścia głównego obiektu do wąwozu w ciągu Smarawińskiego i te dwa chodniczki do ronda generała Kamińskiego. Natomiast ruch samochodowy będzie się odbywał tutaj budowaną właśnie drogą dojazdową, która się połączy z ulicą Młodej Polski, a następnie krótkim odcinkiem Młodej Polski do ulicy Szeligowskiego. Przeprowadzkę urzędów planujemy w okresie, powiedzmy, kwiecień, maj.